Dziś opowiem wam historię pewnego małżeństwa w podeszłym wieku i ich opiekuna, którzy mimo sporej ilości pieniędzy, jak i przejścia na emeryturę, niedługo nacieszyli się spokojem. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Trzy ciała. Mieczysław T. wraz z żoną Adelą byli dentystami na emeryturze. Prowadzili bardzo spokojne, jednostajne życie, czasem jeszcze dorabiając sobie coś w zawodzie. Nie było osoby, która by ich w mieście nie znała, spokojni starsi państwo. W pracach domowych pomagał im Władysław. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy Mieczysław podupadł na zdrowiu. Nie był w stanie wykonać wszystkich dotychczasowych prac w domu czy ogrodzie. Taka pomoc była im bardzo na rękę, jak również syn dzięki temu czuł się spokojniejszy. Nie mieszkał daleko, jednak nie mógł też być każdego dnia przy rodzicach. Nikomu nie zawadzali, byli lubiani przez sąsiadów. Poza gabinetem posiadali spory kawałek ziemi, jednak sami się im nie zajmowali. Nie mieli do tego chęci i głowy. Zatrudniali na czas przeorania gleby różnych ludzi. Jednym z nich był Zdzisław, który po latach pojawił się u progu drzwi domu starszego państwa w sprawie zakupu Fiata 125P. Posiadali dwa takie samochody. Oba były na sprzedaż. Starsze małżeństwo jakby rozpoznało byłego pracownika. Przynajmniej tak mu się wydawało. Jednak w kontakcie z tym mężczyzną byli dosyć oschli. Oględziny nie trwały długo, jednak poza oglądaniem samochodów Zdzisław przyglądał się również przedmiotom znajdującym się w pomieszczeniu. Same samochody jakby go jednak trochę mniej interesowały niż twierdził. Jednak nie wzbudzało to jakichkolwiek podejrzeń. W końcu małżeństwo było dosyć majętne. Samochody to nie jedyne wartościowe przedmioty, które się tam znajdowały, a chyba w każdym z nas znajduje się odrobina ciekawości. Można by rzec, że to normalne zachowanie, a przynajmniej w granicach normy. Miesiąc później, 31 lipca 1991 roku, dochodzi do morderstwa Mieczysława, Adeli i Władysława. Po 3 dniach braku kontaktu ze strony starszego małżeństwa, zaniepokojony syn wraz z wnukiem docierają do posiadłości. Pukają w frontowe drzwi raz, drugi, trzeci. Echo. Nikt nie odpowiada. Nikt nie otwiera. Przechodzą na tył budynku. Były tam drzwi z uszkodzonym zamkiem. Co prawda dało się te drzwi zamknąć, jednak po silniejszym pchnięciu zamek puszczał. Drzwi się otworzyły. Odór, jaki się wydobył po ich otwarciu, był nie do zniesienia. Weszli jednak do środka. Choć syn od kilku dni miał złe przeczucia, nie potrafił nawet myśleć o tym, że coś się mogło stać. Przypuszczał, że linia telefoniczna się zerwała lub aparat telefoniczny został źle odłożony. Może też zepsuł się dzwonek w telefonie. Nigdy by nie pomyślał o tym, co zobaczył. Od razu skierował wnuka z powrotem do samochodu. Po chwili namawienia usłuchał i odszedł. W tej chwili syn wszedł do pomieszczenia i to, czegoś nie zobaczył od razu, teraz sprawiło go w osłupienie. Przerażenie i strach. Pomieszczenie wyglądało tak, jakby przeszedł przez niego krwawy huragan. Czerwień była wszędzie. 3 ciała leżały na podłodze. Twarze były nie do rozpoznania. Zniekształcona od uderzeń. Gdy się otrząsnął po szoku, do jakiego doznał, zawiadomił policję. Po przyjeździe nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Policja była wstrząśnięta tym, co została. Po oględzinach ciał zbadali wnętrze domu. Meble były wywrócone do góry nogami, szafki otwarte, szuflady wyciągnięte. Wskazywało to na motyw sprawcy, który bez wątpienia był rabunkowy. Ale też sprawca był przygotowany na morderstwo, a raczej śmierć mieszkańców tego domu była planowana. Zrabowane zostało od 100 do 200 srebrnych monet, dolary amerykańskiej i niemieckiej marki, kilkaset złotych z saszetki, kilka puszek o niewiadomej zawartości i wartości. Przesłuchano kilkuset świadków, kilkudziesięciu podejrzanych, jednak sprawcy nie odnaleziono. Wśród osób, które przesłuchiwano, był również Zdzisław, jednak nie wskazano dowodów świadczących o tym, że to on mógł być sprawcą morderstwa. Śledczy zabezpieczyli ślady biologiczne, m.in. krwi, która nie należała do ofiar tej zbrodni. Jednak ówczesne metody badania śladów nie pozwoliły na wskazanie sprawcy. Po blisko roku szukania mordercy prokuratura umorzyła śledztwo. Syn stracił nadzieję na schwytanie mordercy swoich rodziców. Nigdy nie chciałbym doświadczyć takiego uczucia, jakie rodziny ofiar doznają w takich sytuacjach. Świadomość zamordowania bliskich, jednak brak wskazania winnego. Ileż tu musi być zmiennych emocji, żal, wściekłość i smutek. Naprzemiennie jedno uczucie zastępuje drugie i ta niemoc, która ogarnia cały umysł. Na szczęście jednak to nie koniec historii. Do wyjaśnienia tej zbrodni służby wróciły po blisko 20 latach. W 2011 roku policjanci należący do Archiwum X, specjalnej grupy śledczej zajmującej się rozwiązywaniem zbrodni sprzed lat, podjęli próbę odnalezienia sprawcy, ponownie analizując zebrane informacje i zabezpieczone na miejscu zbrodni ślady, wykorzystując przy tym nowe techniki kryminalistyczne. Niedługo po wznowieniu śledztwa policjanci byli pewni tego, kto odpowiada za straszliwą zbrodnię na emerytowanych dentystach i opiekunie. Był z nim Zdzisław, który 20 lat temu interesował się zakupem Fiata 125P. Ujęto go jeszcze tego samego roku. Był zaskoczony aresztowaniem, czuł się bezkarny, podczas przesłuchań nie przyznawał się do winy. Jednak ślady biologiczne stawiały go w sytuacji, w której nie było wątpliwości. Udowodniono mu potrójne morderstwo i skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Możecie zapytać, czemu nie dożywocie? W 1991 roku obowiązywało prawo, które nie uwzględniało takiego wyroku. Obowiązywała jeszcze kara śmierci, jednak po 12 lipca 1996 roku została zniesiona. Tak więc najwyższą karę, jaką sąd mógł orzec wobec mordercy, było 25 lat. Po latach pojawiły się kolejne informacje na temat tej zbrodni. Zdzisław nie był jedynym sprawcą. Pomagało mu dwóch mężczyzn, których namówił do kradzieży. O morderstwie jednak nie było mowy. Choć można było się domyślać, że bez rękoczynów się nie obejdzie. Napad miał się odbyć za dnia, nocą mieliby trudności z wejściem do posiadłości. Zdzisław mógł wykorzystać okoliczności kupna samochodu w celu wejścia do domu Mieczysława i Adeli. Był tam już wcześniej, oglądał samochody na sprzedaż, jednak tym razem miał być pewien zakupu. Chciał wybrać samochód, który kupi. Nie wzbudzał podejrzeń mieszkańców. Plan został wprowadzony w życie. Po wejściu do domu Zdzisław miał zająć opiekuna starszego małżeństwa, aby koledzy będąc kilkanaście metrów przed domem mogli dostać się do środka. Na drodze stanęła Adela, która niespodziewanie pojawiła się w pomieszczeniu. Zdzisław się nie zastanawiał. Wyciągnął schowany młotek i ruszył na starszą kobietę. W tym czasie jego koledzy pojawili się w drzwiach i zaatakowali Władysława. Również mieli przygotowany młotek i siekierę. Sytuacja była dynamiczna, a ciosy mocne. Główny sprawca się nie kontrolował, a raczej stracił nad sobą kontrolę. Adrenalina uderzyła tak mocno, że nie wiedział dokładnie, co się dzieje. Uderzano oślep, jednak bardzo celnie. Adela mimo obrażeń nie chciała się poddać. W tej chwili cios otrzymał Zdzisław, pozostawiając po sobie ślady krwi, które później doprowadzą do jego zatrzymania. Dwóch mężczyzn szarpało się z Władysławem. Po chwili pojawił się Mieczysław. Mieli pewność, że nikt przed nimi nie ucieknie. Zabili całą trójkę. Po wszystkim nerwowo przeszukiwali dom. Spodziewali się większych łupów. Liczyli, że znajdą większe kosztowności, cenne przedmioty. Finalnie skradli przedmioty i pieniądze w sumie kilku tysięcy złotych. Zdzisław pytany, czy żałuje, czy doświadczył wyrzutów sumienia, bez wahania stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca. Po morderstwie zaciera swoje ślady. Przez jakiś czas pracował w Niemczech, wrócił do Polski. Założył rodzinę. Nikomu nie mówił o tym, co zrobił. Uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie czuł się jak kryminalista czy morderca. Nie czuł ciężaru zbrodni, więc rozmowa z kimkolwiek na ten temat nic by mu nie dała. Nie czułby się lżej. Uważał, że to, co było, to było i nie ma sensu do tego wracać. Nie wskazał swoich pomocników, dlatego też ta zbrodnia mimo skazania Zdzisława nie została do końca zamknięta. Nie odnaleziono wspólników. Możliwe, że nadal chodzą wśród nas. Jest to kolejny opisany przeze mnie przypadek odnalezienia sprawcy morderstwa po wielu, wielu latach. Mimo braków technicznych w 1991 roku, w celu zbadania wszystkich śladów materiały genetyczne zostały dobrze zabezpieczone, co pozwoliło na ujęcie chociaż jednego ze sprawców. Ta sprawa potwierdza moje słowa z pierwszego odcinka. Winni popełnienia zbrodni nie powinni się czuć bezkarni i bezpieczni. Śledczy wracają do zbrodni sprzed lat, by kara mogła ich dosięgnąć. By bliscy ofiar mogli zaznać poczucia sprawiedliwości. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Kolejne niedługo pojawią się na kanale.